Gościem portalu Radomsko 24 programu w temacie dzisiaj będzie Paweł Ścibura, były trener drużyny RKS Radomsko od 2021 roku przez dwa sezony. Dzisiaj stary, nowy trener będzie gościem programu w temacie. Zapraszam do oglądania tej rozmowy. Dzień dobry Państwu, portal Radomsko 24. Witam serdecznie w rozmowie w temacie. Jak zdążyli już Państwo usłyszeć, jak przedstawiłem, dzisiaj gościem Państwa i moim jest nowy, stary trener RKS-u Radomsko, Paweł Ścibura. Witam serdecznie, panie trenerze. Dobrze powiedziałem stary, nowy, bo tak. W 2021 rozstał się pan z RKS. W 2023. Dwa sezony tutaj spędziłem. Dwa sezony i co sprawiło, że wraca pan na stare śmieci? To znaczy, wydaje mi się, że Radomsko było bardzo zdeterminowane. Po tym jak gdzieś tam rozstałem się z Lechią Gdańsk, był sygnał z Radomska. No niczego nie obiecywałem, bo też nie ukrywam, że miałem jakieś oferty, powiedzmy nawet z poziomu centralnego. Natomiast Radomsko było najbardziej konkretne. Poza tym, tak jak już kiedyś wspominałem, ja w Radomsku się bardzo dobrze czułem i ten zespół znam środowisko i też mi się tutaj dobrze pracowało. Mówi pan, że dobrze się pan czuje w Radomsku, ale czym został pan skuszony? Bo rozumiem, że były poszukiwania. Sławomir Majak, były trener RKS-u Radomsko, niespodziewanie podziękowano mu za współpracę, mimo że miał podpisany kontrakt na 2 lata. W pana przypadku to jest kontrakt podpisany na 2 lata? Na trzy lata. Tak, kontrakt jest podpisany na 3 lata. Nie ukrywam, że te rozmowy toczyły się dość dynamicznie, bo to był bardzo krótki okres czasu, kiedy dostałem propozycję z Radomska. Natomiast czym zostałem skuszony do Radomska? Myślę, że perspektywą dokończenia pewnego etapu pracy, który zacząłem w 2021 i ten zespół stopniowo był budowany. Pewne standardy, które gdzieś tam sobie wytyczałem w tym zespole, były kontynuowane. I po prostu perspektywa walki o awans do trzeciej ligi, perspektywa tego, że w Radomsku może powstanie nowy stadion, nowa baza treningowa, też była jakby kusząca, że jest to taki projekt długofalowy po prostu, prawda? W który będzie musiał się wpisać trener RKS-u Radomsko. No dobrze, ale jakie zadania zarząd postawił przed panem? Faktycznie awans do trzeciej ligi? To znaczy awans ma być, że tak powiem, efektem ubocznym jakiejś dobrej pracy, którą tutaj zamierzamy wykonać. Tak? Na pewno zespół będzie przebudowany, bo nie ukrywajmy, że po sezonie, dobrym sezonie, bo RKS jednak na tym podium się uplasował, kilku zawodników dostało dobre, ciekawe oferty z wyższych lig i prawdopodobnie z nich skorzystają, więc na ich miejsce będziemy musieli znaleźć wartościowych zmienników, a co najmniej wartościowych zmienników, a mam nadzieję, że nawet lepszych zawodników. Mówi pan, dobry wynik, czyli na przykład nawet awans do trzeciej ligi, mówię nawet, wiąże się oczywiście z pieniędzmi. I pamiętam, jak rozmawiałem tutaj z pana poprzednikiem Sławomirem Majakiem, to on twierdził, że musi być przynajmniej 1 000 000 zł w kasie klubu, żeby ten zespół dobrze grał, dobrze funkcjonował. To znaczy, wydaje mi się, że to rzeczywiście, nie ukrywajmy, że pieniądze są takim kluczowym czynnikiem, jeśli chodzi o organizację, o jakość zawodników, o jakość drużyny i transfery, które możemy zrobić, prawda? Natomiast to już nie jest w naszej gestii, tak, sztabu szkoleniowego, to już jest w gestii działaczy, miasta, sponsorów, zbudowanie takiego budżetu, który pozwoli na realizację celów. Ale wie pan, komfortowa jest praca w klubie trenera, który wie, że ma to zaplecze, ma to wsparcie zarządu, który mówi, dobra, wszystko będzie przygotowane, zapięte na ostatni guzik, będą pieniądze, wtedy ma pan ten komfort, a nie na zasadzie, że przypomina pan się, że przydałyby się pieniądze, bo jest dobry zawodnik, że można zrealizować jakiś dobry kontrakt. To znaczy, wydaje mi się, że... Wcześniej tak się panu pracowało, czy nie? Myślę, że nie do końca tak była ta praca układana, że po prostu mamy dobrego zawodnika i już bierzemy go bez względu na cenę. Tak? Budżet był w określony sposób skonstruowany i braliśmy takich zawodników, w których widzieliśmy potencjał i na których nas było stać. I ja myślę, że w tym wypadku będzie podobnie, że nie będziemy rozbudowywać budżetu do
nierealnych granic, które nie byłyby w stanie, których zarząd nie byłby w stanie spełnić. Natomiast no, będziemy starać się dobrać takich zawodników, którzy będą w zakresie naszych możliwości finansowych, ale też będą z takim potencjałem, który zapewni nam odpowiednią jakość sportową. Bo ja nie zadałem panu kluczowego pytania. Dlaczego pan się rozstał z RKS-em Radomską? Była jakaś nowa propozycja? To znaczy dostałem kontrakt? Raz, że wygasał kontrakt. Oczywiście wygasał czy wygasał? Wygasał. Wygasał. I była propozycja przedłużenia tego kontraktu, natomiast te rozmowy w pewnym momencie trochę tak spowolniły i tego kontraktu nie było. Natomiast w pewnym momencie pojawiła się propozycja z Lechii Gdańsk, dołączenia do sztabu Szymona Grabowskiego, no, z której no, trudno było nie skorzystać, prawda? No bo to jednak, mimo że był to spadkowicz z Ekstraklasy ze swoimi problemami organizacyjnymi i finansowymi, natomiast no, jest to jeden z największych klubów w Polsce i taką szansę trzeba było wykorzystać, prawda? Teraz mam kilka pytań, bo na portalu Radomsko24 poinformowaliśmy, że będzie pan gościem programu W temacie i wierni kibice RKS-u Radomsko przesłali z nas kilka pytań. Jedno z nich brzmi następująco, panie trenerze. Co pan sądzi o Akademii Piłkarskiej i czy widzi pan perspektywy dla ich wychowanków? To znaczy, no, Akademia wymaga naprawdę gruntownej przebudowy, ponieważ w pierwszym sezonie, jak tutaj byłem, jeździliśmy oglądać obiekty na Kilińskiego, obiekt pod balonem. Wiem, że teraz już jest nowy obiekt na Szóstce, z którego ja nie miałem możliwości korzystać jeszcze, bo w okresie zimowym trenowaliśmy albo w Szczercowie, albo w Kleszczowie. Natomiast to, co widziałem na turniejach organizowanych przez Akademię, czy na boiskach przy ulicy Kilińskiego latem, tych dzieciaków było bardzo dużo i ten potencjał jest naprawdę fajny. Natomiast no, potrzeba konsekwencji, cierpliwości i czasu, żeby to wszystko zbudować od podstaw, prawda? Czyli przede wszystkim zaplecze, bo z tej wypowiedzi wnioskuję, że uważa pan, że nie ma dobrego zaplecza póki co w Radomsku. Właśnie uważam, że jeśli chodzi o zaplecze ludzkie, ja jest mówię bardzo ludzkie, dobre. Ale mówię o bazę. No do tej pory dla pierwszego zespołu to zaplecze, szczególnie zimą, było trudne. No się chyba nic nie zmieniło. Będzie pan musiał w takich chyba samych warunkach. To znaczy, no jest boisko na Szóstce, prawda? Ze sztuczną murawą. No to już jest bardzo duże. To już jest bardzo duży. No do treningu plus. Tylko, nie do, no do rozgrywania. Tak, tak, do treningu, ale do rozgrywek młodzieżowych ono jest przystosowane, więc na takich boiskach można grać. I ten potencjał taki ludzki jest naprawdę dobry i jeśli chodzi o obiekty, to też tutaj nie ma większego problemu. Kwestia zbudowania pewnych struktur, pewnego modelu pracy w tej akademii, tak, żeby było wiadomo, dokąd ta akademia zmierza. I to, że są obiekty na Kilińskiego, jest balon, jest Szóstka, jest boisko na Brzeźnickiej, prawda, z tym boiskiem treningowym zawałem, to uważam, że to są bardzo dobre warunki. Kwestia zbudowania właśnie tych struktur, zbudowania pewnego modelu pracy i cierpliwości w poczekaniu na te efekty, prawda, bo żadna akademia nie da nam zawodników w ciągu roku czy dwóch, tak? No na pewno. Teraz mam takie pytanie, które jest takie bardzo wnikliwe i chyba przez bardzo uważnego kibica, bo pytanie brzmi następująco. Czy wróci pan do ustawienia, takie chyba ustawienie było, gdy pan trenował tutaj, 4-1-4-1? Tak, no wrócę do tego ustawienia. Co prawda mam pewien zasób nowych doświadczeń, też sporo z tych obecnych mistrzostw Europy wyciągnąłem, jakichś nowych zachowań, które będę próbował gdzieś wplatać w ten zespół. Natomiast tak, no, to będzie bazowe ustawienie zespołu. Wiadomo, że w trakcie meczu ono się będzie zmieniać w zależności od sytuacji, ale tak, będziemy grali w tym ustawieniu. No i właśnie, a co z zawodnikami? Będą nowe twarze i dużo ich będzie? To oczywiście zależy od nowe twarze będą na pewno, bo nie ukrywajmy, w których formacjach? O czym pan myśli? No szczególnie w formacji defensywnej, prawda? Na pewno trzeba uzupełnić formację defensywną, na pewno trzeba uzupełnić zespół o wartościowych młodzieżowców, takich, którzy będą na już do grania, no bo jeżeli chcemy o coś walczyć, to oni muszą już mieć pewne doświadczenie, pewną jakość piłkarską, bo nie ukrywam, że w pierwszym sezonie, jak tutaj pracowałem i zdobywaliśmy ten Wojewódzki Puchar Polski, to był najmłodszy zespół obok Widzewa w lidze, tak? I wówczas nie było problemu z młodzieżowcami, natomiast no, to byli młodzieżowcy, którzy trafiali do nas po renomowanych akademiach, tak? Po Akademii SMS Łódź, tak? Czy
czy częstochowskich tutaj Akademii Skry, Rakowa, no to byli zawodnicy już ukształtowani, tak? Mimo, że no byli to młodzieżowcy. Zawodnicy ukształtowani, dobrze pan mówi, patrząc teraz na Mistrzostwa Europy grają zawodnicy nawet w wieku, którzy mają 17 lat w jednej z drużyn. Dokładnie, chyba. Ale oni przeszli pewien proces, który był doskonale zorganizowany, tak? To był doskonale zorganizowany proces szkoleniowy, nie wiem, w Anglii, w Hiszpanii, w Niemczech, gdzie są to uważane, powiedzmy, modele szkoleniowe czy systemy szkoleniowe za najlepsze na świecie i pewien efekt te nacje zbierają po jakimś czasie, prawda? Panie trenerze, dzisiaj jest środa. Ta emisja tego programu będzie 19:45, bo to jest oczywiście nagranie. W takim razie niedługo zbliża się finał Euro 2024. Nie tak dawno rozmawiałem z byłym reprezentantem Polski, Jackiem Krzynówkiem, który powiedział, że najbardziej go na tych mistrzostwach Europy rozczarowała Anglia, mimo że tam grają gwiazdy za niebotyczne pieniądze. Jego pretendentem do mistrza Europy jest najprawdopodobniej albo chyba Holandia, stwierdził tak, albo Hiszpania. Jak pan by rozłożył te karty? Kto mistrzem będzie Europy? Chciałbym, żeby została Hiszpania, bo od zawsze Hiszpanii kibicuję i zawsze gdzieś tą drużynę darzę sympatią i na tych mistrzostwach też chyba w tym momencie jest najrówniejszym zespołem, który od samego początku prezentuje dobrą formę. Natomiast no, Anglicy grają bardziej pragmatycznie, już nie są tacy... Że to tak kto powiem, w finale? Stawiam Hiszpania-Anglia. Najkrócej mówiąc. A która drużyna najbardziej pana rozczarowała? Powtórzę to pytanie, co zadałem Jackowi Krzynówkowi. Włochy. Włochy. Ponieważ Włosi zawsze są stawiani w roli faworyta, zawsze dochodzą do tych etapów pucharowych, imprez mistrzowskich. Natomiast no, w tym roku od samego początku prezentowali się bardzo przeciętnie i to, że nie osiągnęli nawet etapu ćwierćfinału, to jest chyba największe rozczarowanie. Stawiając na Hiszpanię, jak pan powiedział, rozumiem, że najbardziej styl gry podoba się panu wykonanie drużyny hiszpańskiej. Tak, od zawsze tak było, więc... Uda się to przełożyć na tory lokalne, mam to na myśli na RKS Radomsko, czy to już jest we krwi zawodników? Mam taką nadzieję. No w takim razie gratuluję, dziękuję chyba w imieniu wszystkich kibiców, że wraca pan na stare śmieci. Duże wyzwanie, bo z pewnością wszyscy kibice RKS-u Radomsko będą liczyli na tą trzecią ligę. Trzymam tak samo kciuki za to i mam nadzieję, że to było pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie na portalu Radomsko24. Dziękuję panu bardzo za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Była to rozmowa w temacie. Jak zawsze spotykamy się w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19:45. Zapraszam do oglądania. Tym wszystkim, którzy może rozpoczynają tegoroczne wakacje, życzę wszystkiego dobrego, wielu wrażeń i spokojnego wyjazdu, również powrotu. Do usłyszenia.